Dobry wieczór, jest mi bardzo miło. Nazywam się Jolanta Kot i chciałam tutaj powiedzieć o moich doświadczeniach z pielgrzymami, z pielgrzymką. Mieszkam w Wręczycy Wielkiej, to jest w pobliżu Częstochowy, także na Jasną Górę mam naprawdę blisko i Bogu jestem wdzięczna za to, że tak blisko, bo odczuwam te łaski od Matki Bożej. Sama kiedyś pielgrzymowałam, pochodzę z Kluczborka i będąc młodą dziewczyną pielgrzymowałam ze śpiewem na ustach. W każdej mojej pielgrzymce było dużo intencji. Najpierw jako młoda dziewczyna intencje te dotyczyły szkoły, potem już dobrego męża i od tego dobrego męża się długi czas modliłam o szczęśliwą rodzinę. Dlatego wszystkim młodym polecam pielgrzymowanie właśnie w tej intencji, o to, żeby przyszłe wasze życie było dobre, pełne miłości, dobroci, życzliwości, wspaniałych ludzi po drodze. To właśnie warto jest pielgrzymować. I ja to wszystko doświadczyłam i teraz pielgrzymuję, ale mam bardzo blisko, bo tylko troszeczkę jeden dzień pielgrzymki. W tym dniu też oddaję swoje prośby Maryi. Dziękuję za to, co wydarzyło się w minionym roku. Nie mam możliwości pielgrzymowania tak długo, ale pełnię teraz inną rolę. Osoby przyjmującej pielgrzymów. Zawsze przyjmując pielgrzymów, myślę sobie o tych ludziach, którzy kiedyś mnie przyjmowali. Zawsze trafiam na to, na życzliwych ludzi, na takich, których mogłam się wymyć, którzy poczęstowali mnie swoim posiłkiem i za każdym razem, jak przyjmuję pielgrzymów u siebie, to myślę o tej wdzięczności w stosunku do tych ludzi, którzy i mi tą życzliwość okazali. Pielgrzym to dla mnie Bóg w człowieku. I zdaję sobie sprawę, że przyjmując pielgrzymów do swojego domu, to napawam mój dom wieloma łaskami. Odczuwam te łaski na co dzień. To, że mam bliskich wśród tych niektórych ludzi, traktuję już jak rodzina. Przyjmuję pielgrzymów już od 17 lat, bo wtedy to przeprowadziłam się do Wieńczycy. I najpierw przyjmowałam mało, bo mieszkałam w takim mieszkanku mniejszym. Teraz mogę pomieścić ich troszkę więcej. Z wieloma pielgrzymami się już zaprzyjaźniłam. Traktujemy się już prawie jak rodzina. Na moich oczach rosną dzieci, moje dzieci na ich oczach, więc ta więź zaciśnie. Do wszystkich was tutaj taki, może nie apel, ale taka prośba, przyjmujcie pielgrzymów, bo te łaski są odczuwalne. Na pewno warto i modlić się za nich i podziwiać. Każdy potrzebuje teraz takiego spokoju w tym zamieszaniu życiowym, takiego duchowieństwa. Potrzebujemy tych łask od Pana Boga, takiego wyciszenia. Nie możemy sami, to są pielgrzymi, oni zanoszą nasze prośby, w swojej wdzięczności, swoje modlitwy i zawsze o nas pamiętają na nocnych czuwaniach i tam już u stóp jasnogórskiej Pani. Serdecznie was pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego, pielgrzymom dużo siły i wielu łask na cały rok.